Wierzchność człowieka, Twojego ratunku czeka. Gdzie nienależność człowieka, Twojego ratunku czeka. Dzień dobry, Karol. Z miasta idziesz? Jak zwykle. Niech panienka uważa. Ale chodź szybko, bo pan Karol jest bardzo zmęczony. Nie jesteś głodny? Zaraz podam herbatę i zrobię ci bardzo mocno, dobrze? Dużo chcesz cukru? Proszę, pij. A chcesz konfitur? Ja mam jeszcze skórowe, wiesz? No spróbuj, naprawdę będą ci smakować. Słyszałem, że masz szczególne zachcianki, żeby robić szpital w mojej fabryce. Ale on nie ma rodziny, co ja miałam zrobić? W każdym razie nie zamieniać fabryki w przytułek dla przybłędów. Przecież spotkało go nieszczęście w twojej fabryce. Nie robił darmo. Pan to mówi serio? Więc ja miałam go zostawić na ulicy? Lubi pani sentymentalizować proste sprawy. To ładne jest, ale niepotrzebne. Ale to zależy, jak kto odczuwa ludzkie cierpienie. Nie może pani wymagać, żebym się roztkliwiał nad każdym kulawym psem, zwiędniętym kwiatuszkiem czy rozdeptanym motylkiem. Tak, ale... Ale on ma złamane 3 żebra i cierpi. Niech sobie zdycha z Bogiem. Czy to znaczy, że wszystko to, co ja mówię, to jest niemądre, śmieszne, że to wszystko jest godne ironii? A pan tu mówi tak... Tak prosto, bo to tylko mnie boleć może, tak? Nie wybacz, jestem dziś taki zmęczony. Ja jestem trup. Już nie żyję, ale powiem ci jeszcze. Krzywdzisz Hankę i będziesz tego kiedyś żałował. Dlaczego ty się z nią nie żenisz? Nie mogę na to patrzeć, żeby jakaś pachciarka, córka nędznego aferzysty, mogła panować tutaj, pośród pamiątek czterowiekowej przeszłości naszego ludu. A cóż by oni na to powiedzieli? Wy wszyscy śmiejecie się z przeszłości. Tradycję nazywacie trupem, szlachectwo przesądem, a cnotę zabobonem. Zaprzedaliście duszę złotemu cielcowi. Precz!